Błogosławiony Edmund Bojanowski, 1814-1871. Wielki przyjaciel dzieci i młodzieży. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek słyszał o tym niezwykłym, a jednocześnie zwyczajnym człowieku lub będzie szukał informacji na jego temat w internecie, to przeczyta, że Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski to polski działacz społeczny, twórca ochronek wiejskich, tłumacz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, błogosławiony Kościoła Katolickiego. Taka formułka wystarczy jednak do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, że poznaliśmy Edmunda Bojanowskiego. Kim był? Na czym polegała wyjątkowość jego działalności? Gdybyśmy spojrzeli na ławeczkę Bojanowskiego, która znajduje się na rynku w Piaskach, jaką historię opowiada ten pomnik? Dzieci, garnuszek, książka. Zapraszamy Was na wędrówkę śladami Edmunda Bojanowskiego. Opowiemy, kim był, co konkretnie robił. Pokażemy Wam też miejsca, w których do dzisiaj realizowane jest jego dzieło. Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu, w Wielkim Księstwie Poznańskim, w archidiecezji poznańskiej, w parafii Strzelce Wielkie, obecnie przynależącym do gminy Piaski w powiecie gostyńskim, a w tamtym czasie położonym na terenie zaboru pruskiego. Patriotyzm tamtych czasów wymagał zmiany myślenia w Polakach. Wymagał dbałości o kształcenie, szczególnie najuboższych, którzy mieli pomóc zachować narodową tradycję. Ziemianie podniosą chłopów z nędzy. Chłopi podzielą się swoją religijnością i obyczajami. Takie chodziły Bojanowskiemu myśli po głowie. Tak rodzi się idea ochronek. Bojanowski żył w Wielkopolsce, ale swoim wpływem dobroci, bezinteresowności i troski o integralne spojrzenie na każdego człowieka dotarł nie tylko w zakamarki Polski, oddalone wioski czy miasta Śląska, Małopolski, Podkarpacia. On żyje i czyni dobro na wszystkich kontynentach. Jest domownikiem w dalekiej Afryce, Ameryce Południowej i Azji, gdzie także pracują siostry służebniczki i osoby świeckie. Myślę, że dzisiaj na pewno miałby konto na Facebooku, Instagramie, byłby obecny w mediach społecznościowych i co więcej, uważam, że nie tylko miałby dużo lajków, ale wiele rzeczy, które robi, byłyby polubione, podane dalej, dlatego że to była osoba i jest osoba, która ma wpływ na innych, dobry wpływ na innych. To fragment filmu o niezwykłych pomysłach Edmunda Bojanowskiego. Cała produkcja, a także gra questowa Śladami Edmunda Bojanowskiego dostępne są na platformie www.odkrywamyhistorie.pl.